Kiba, błagam. Miałam się uczyć od kilku dni, a ciągle robię coś innego. Aktualnie nagrywam, później będę sprzątać, później będę gadać przez telefon. Czy u was też tak wygląda ostatnio nauka? Bo u mnie tak samo. W tym momencie zwaliłam telefon, ale upadł mi na nogę, więc boli mnie noga, ale przynajmniej się nie rozbił jeszcze bardziej niż jest rozbity. Witam was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj mam dla was haul zakupowy. Będzie to haul ze stronki Shein i ze strony Joins, Joins, zależy jak to wymawia. I tutaj będzie bardzo dużo par spodni, będą też jakieś kurtki, jakaś sukienka, będą to ciuchy, jak wiecie, takie w moim stylu, takie nietypowe. Ja kocham takie ubrania. Dodatków tym razem nie będzie, ale mam nadzieję, że haul wam się spodoba. Są to rzeczy z promocji na tych stronach, także to będzie taki haul z promocji. Naprawdę udało mi się dorwać świetne rzeczy. Zapraszam jeszcze na mojego Insta, na mojego TikToka, a ja myślę, że już bez przedłużania możemy zacząć do... Myślę, że już bez przedłużania możemy przejść do pokazywania ubrań. Dobra, najpierw stronka Shein, ponieważ z tej strony mam tylko trzy rzeczy i zaczniemy od mojej ulubionej rzeczy z tego chyba całego haulu. Nie, może nie ulubionej, ale ulubionej ze stronki Shein. No i słuchajcie, to jest kurtka. Tak, to jest taka kurtka, jak widzicie, jest to kurtka w kolorze niebieskim, jest ona duża, taka puchowa. Myślałam, że to będzie taka krótsza, puchowa kurtka, bo na modelce wyglądała inaczej, ale ta modelka była ode mnie o 10 cm wyższa, także... ale to jest taka kurtka jakby winylowa, jak widzicie, no jest świetna, taka błyszcząca. No i jedyny minusik za to, że ona jest taka długa, ale no taki po prostu ma krój. Wolałabym, gdyby była taka krótsza, taka bardziej puchowa, zbita, ale to też jest mega i już ją raz miałam na sobie, ubrałam się chyba cała na czarno i właśnie założyłam tą kurtkę, tak, taki kolorek dla odmiany i naprawdę kurtka mi się od razu spodobała, wiedziałam, że muszę ją mieć. Jest cieplutka, tutaj ma też taki, jak widzicie, duży kołnierz, także tutaj też mi jest ciepło, nie muszę w ogóle nosić szalika. Ma też kieszenie, no, ściągacze na rękawach. No ja ją po prostu kocham całym sercem. Pokochałam ją i na pewno będę w niej chodzić bardzo często. Kolejnym rzeczą są takie czarne spodnie, jak widzicie, one są szerokie. Tutaj mają kieszenie po bokach, mają ściągacze na nogawkach. Coś typu takie po prostu luźne spodnie, takie cargo, coś takiego. Po prostu jak ja je dostałam, to przychodziłam w nich non-stop chyba z 4 dni pod rząd. Ponieważ po pierwsze są bardzo wygodne, są czarne, więc pasują do wszystkiego. No i też krój jest taki, że też pasuje mi do większości ubrań, które mam. Fajne fity można z tym wymyślać, fajnie też wygląda, jak tutaj sobie taki łańcuch po prostu zawieszę, taki wiecie, taki łańcuch, po prostu łańcuch po boku. No i bardzo mi się podobają, jedyny minus za materiał, ponieważ no widać po tym materiale, że będzie się szybko ścierał. No i też spodnie bardzo mocno obłażą po prostu wszystkim, także tutaj przy tych spodniach musicie mieć jakąś rolkę do ubrań przy sobie. No i uważać też, żeby ich nie prać za często, żeby ich nie brudzić i nie prać za często, bo no ja już widzę, że no to jest taki materiał, który będzie się lubił wspierać, ale zawsze można wrzucić to do jakiegoś, nie wiem, barwnika czarnego i ten kolor odzyskać. I teraz na pewno będę w nich chodzić bardzo często. Okej, okay, i ostatnią rzeczą z Shein będą to takie czerwone spodnie, czerwono-czarne spodnie w kratę z paskiem. One są bardzo, bardzo szerokie. Nogawki niestety też mają bardzo, bardzo szerokie i jeśli ich nie podwinę, to wyglądają one jak piżama. Właśnie moja mama wczoraj prasowała mi ciuchy do tego filmu. Dziękuję ci, mamo, pewnie to oglądasz. Dziękuję ci, że zawsze tracisz tyle czasu, żeby wyprasować mi te wszystkie ubrania, ale wiesz, że ja bym na pewno jakieś z nich spaliła. Także takie małe podziękowania dla mojej mamy. Ale właśnie moja mama, jak wczoraj je prasowała, powiedziała, czy to są spodnie od piżamy, czy to są spodnie do chodzenia, bo nie miały tego paska, jak je prasowała. No i ja mówię, że to są spodnie do chodzenia, ale naprawdę autentycznie, no, przypominają trochę takie od piżamy, ale ja już w nich byłam chyba z 3 razy i normalnie się w nich czuję. Właśnie jak podwinę nogawki, to czuję się w nich jak w normalnych spodniach. Coś może z tymi nogawkami zrobię, żeby, bo jak je podwinę, to one się niestety odwijają, także może je troszkę podszyję. Ale spodnie same w sobie są bardzo fajne, ja uwielbiam takie bardzo szerokie spodnie. Materiał też mają przyjemny, taki delikatny w dotyku, myślę, że na długo mi posłużą. Dobra, a ze stronki Joins, Joins nie mam pojęcia, jak to się wymawia, chciałam to sprawdzić, ale nie mogłam nigdzie znaleźć, także wybaczcie, jeśli coś przekręciłam, ale zamówiłam sobie też kilka rzeczy i zaczniemy od kolejnych spodni w kratę, tym razem spodnie w czerwono, żółto, biało, czarną kratę. No i one już nie wyglądają aż tak jak spodnie od piżamy, chociaż bardzo niewiele im brakuje, ponieważ materiał jest trochę inny. Tamten materiał jest taki typowo piżamowy, takich wiecie, spodni do spania piżamowych, a ten jest taki bardziej elegancki, nie mają paska, są zapinane tutaj na bok. Tych też bardzo często chodzę, różnią się
się minimalnie od tamtych, po prostu tamte są w czerwono-czarnym kratce, a te mają dodatkowe kolory i mniejsze te linie, ale te też mi się bardzo podobają. Tutaj też sobie, jak widzicie, podwijam nogawki u dołu, bo lubię podwinięte nogawki w takich szerokich spodniach. Spodnie też są dobre jakościowo, właśnie z tej strony zdziwiłam się, że wszystkie ciuchy, które mi przyszły, są naprawdę dobre jakościowo. Powiem wam, że wszystkie, dosłownie wszystkie ciuchy mają dobrą jakość. Nigdy tak nie miałam, że jak zamawiałam właśnie z tego typu stronek, jak miałam jakieś współpracę, to zawsze zdarzały się jakieś rzeczy, które były takie, wiecie, średnie, a te ciuchy naprawdę, nie jest to jakaś jakość najlepsza, ale jak na takie ceny, jak na tą stronę, naprawdę jest dobrze. Także te spodnie mają dobrą jakość, są cieniutkie, bardzo cieniutkie, jest mi w nich zimno, jak teraz wychodzę, ale najważniejsze, żeby ładnie wyglądać. Więc co, no takie spodnie też kupiłam i bardzo mi się podobają. Kolejne spodnie są to takie spodnie czarne, zapinane na takie napy z tyłu, zapinane na napy z boku. Chwilę później, jak zamówiłam te spodnie, zamówiłam też spodnie Adidas Adibrick i one są właśnie podobne do tych spodni, ale chciałam mieć też takie spodnie, jakby powiedzieć, bez marki, bez loga, po prostu takie czarne, zwykłe, zapinane na napy. No i takie spodnie zapinane na napy bardzo mi się podobają, uwielbiam ten trend właśnie, że są jakieś napy. Tutaj mogę je sobie, nie wiem, u dołu odpiąć, zazwyczaj chodzę tak z rozpiętymi, tak jakby, no dotąd może nie do połowy, ale troszeczkę niżej, a jak jest lato, to w ogóle wolę sobie tak rozpiąć tak dotąd, ale teraz jest zima, więc chodzę, tak, chodzę z rozpiętymi w zimę jakoś dotąd, ale cicho, znowu cicho, ważne, żeby dobrze wyglądać. No, także te spodnie bardzo mi się podobają, kocham napy i zamówiłam sobie czarny kolorek, żeby pasowały mi do wszystkiego. Dobra, dalej zamówiłam kolejne spodnie, tak moi kochani, kolejne spodnie, tym razem są to beżowe spodnie z takim tutaj łańcuchem, jak widzicie, i ja takie łańcuchy bardzo często noszę, mam jeszcze jeden taki z H&M. I praktycznie do każdych spodni przypinam taki łańcuch. No jak widzicie, one są beżowe, szerokie, z bardzo cienkiego, śliskiego materiału i tutaj mają takie ściągacze na nogawkach. Nie byłam przekonana początkowo do tych spodni, jakie zobaczyłam na żywo. Pomyślałam, że nie, chyba je komuś oddam albo sprzedam, po prostu coś z nimi zrobię. Ale powiem wam, że jak je raz ubrałam, to naprawdę się zakochałam i w kolorze, i w kroju tych spodni, i w tym, jak na mnie leżą. Po prostu te spodnie są przepiękne i już mam w planach zamówić białe i czarne, jeszcze taki sam krój. Po prostu taki sam wzór, krój, wszystko, tylko po prostu inny kolor, bo naprawdę wygodnie mi się w nich chodzi, są bardzo wygodne. Jedyny minus to, że one bardzo szybko się tutaj u góry rozpinają i czasami się zdarza, że chodzę z rozpiętym i w ogóle tego nie widzę, ale to jakąś po prostu zepnę agrafką albo sobie wszyję inny tutaj taki, wiecie, inny guziczek, żeby po prostu inaczej to się zamykało. Ale ogólnie spodnie są przepiękne. No ja już jednego fita z tym wymyśliłam, że miałam właśnie te spodnie bez łańcucha, miałam taki pasek zamykany na taką jakby, no na takie coś. Czarna góra, czarny dół, także ficik dla mnie idealny. Co, no i te spodnie też mi się bardzo podobają i na pewno to nie jest jedyny i ostatni kolor, jaki zamówiłam właśnie z tego kroju. Dobra kochani, chwila ciszy dla najpiękniejszej rzeczy z tego filmu. Jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie w życiu widziałam. Kochani, oto ona. Neonowa, obcisła sukienka. Widzę już na podglądzie, że tak ją prześwietla, że ona wygląda tak blado, ale mam nadzieję, że coś z tym zrobię w programie, jak nie, to po prostu będziecie widzieli kolor na przebitkach. Ale jest to obcisła sukienka, neonowa, zielona, jak moje paznokcie praktycznie. No i co? No i ta sukienka jest przepiękna, jeszcze nie miałam okazji jej ubrać, ale już wiem, gdzie ją ubiorę. 25 jadę do klubu w Szczecinie i będzie tam Marta Linkiewicz, tak, Marta Linkiewicz. I wpierdzielę się do tego klubu z taką sukienką, po prostu ona jest idealna, ja ją kocham. I wydaje mi się, że do szkoły też ją założę, może tak na spróbowanie, czy ludzie nie pomyślą, że jestem jakaś powalona, ale no to jest taka zwykła. Długa, ona nawet nie jest taka bardzo krótka, ona mi dosięga do kolan, także po prostu kolor ma inny, wydaje mi się, że no, że nikt się nie czepi, po prostu będą się dziwnie patrzeć, ale sukienka tak mi się podoba, że po prostu muszę ją jak najszybciej ubrać. Kupiłam sobie też taką nerkę w Primarku, właśnie będzie mi do tego pasowała, taki sweter, teraz mam takie paznokcie i chcę jeszcze taki golf, taką kurtkę, po prostu jak mam bzika na jakiś kolor, zresztą sami wiecie po holach, jak mam bzika na jakiś kolor, to ja kupuję po prostu tak dużo rzeczy tego danego koloru i później mam bzika na kolejny kolor i tak dalej, ale wydaje mi się, że faza na ten kolor nie przejdzie mi przez bardzo, bardzo długi czas. Ostatnią rzeczą jest płaszczyk i jest to taki płaszcz, jak widzicie, beżowy, zwykły. Niestety największy minus to jest to, że ma bardzo krótkie rękawy i ogólnie jest krótki. Myślałam, że będzie trochę dłuższy, ale jego wykonanie jest bardzo dobre. A jak widzicie, z tyłu jest związywany na pasek. No i wygląda jak taki typowy, klasyczny płaszcz. Ja właśnie chciałam taki płaszcz, ale ubolewam nad tym, że on nie jest taki długi i po prostu nie myślę nad tym, żeby go może komuś nie oddać. Może siostra będzie chciała.
a ja sobie kupię jakiś dłuższy, albo po prostu się do niego przekonam, bo jak wiecie, no ja lubię długie płaszcze, nie ukrywajmy, ja lubię długie płaszcze, ale może uda mi się ten do czegoś zafitować. Płaszcz sam w sobie, jak mówiłam, jest dobrze wykonany, wygląda świetnie, tylko właśnie jedyny minusik za tą długość, ale jeszcze zobaczę, co z tym zrobię. Kto mi tutaj snapy wysyła? Napisałam właśnie do siostry i dowiedziałam się, że założyła rzecz z tego hola, którą miałam dzisiaj pokazać, a to była rzecz dla niej, także ma ją na sobie, więc pokażę ją po prostu na przybitce. Ogólnie patrzcie na mojego case'a. To już koniec, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli jesteście tutaj nowi, to pamiętajcie, co macie w tym momencie zrobić, a to znaczy, że macie zasubskrybować mój kanał. Wpadajcie też na mojego Insta, na TikToka, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaczki i pa pa!